Sponsorem serii jest Patryk, który pozdrawia swoje dzieci, Hanie, Stasia i Olka i ma nadzieję, że kiedyś posłuchają tej wspaniałej historii. Oczywiście pozdrawia też żonę. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj 28. część 13. czarnej krucjaty. Wiara. We właściwych rękach może ona być największą bronią ludzkości, jednak nawet najdoskonalsze ostrze może być bezużyteczne w nieodpowiednich rękach. W złych rękach potężny miecz wiary może wyrządzić więcej krzywdy królestwu imperatora niż wszystkie zdradzieckie demony z, razem z osnowy razem wzięte. To właśnie dlatego ci, którzy wydają się być najświętsi w naszym gronie, muszą być poddawani najbardziej surowym próbom. Powiedziała inkwizytor Katarinia Greyfax. Jaskinia zatrzęsła się od furii trwającej wszędzie wokół wojny. Podłoże skalnej planety zadrżało przy starciu niezmierzonych potęg. Podobnie jak miało to miejsce na polach Eliziona, powyżej nie toczyła się tu bitwa wykwintnych taktyków wojennych czy też wielkich strategów, kalkulujących swoje plany bitewne przed uderzeniem na swojego wroga. Była to zażarta walka na śmierć i życie. Umierający byli dość blisko swoich przeciwników, by ci mogli dostrzec w ich oczach zastygającą na wieki nienawiść. Pułkownik komandor Serantes z legionu Ultramarins od razu wiedział, że coś jest nie tak, choć sama walka wydawała mu się słuszna. Coś nie pasowało mu w szczegółach. Oczywistym wydawało mu się, że jego przeciwnikiem byli swego rodzaju zdrajcy, którzy upadli daleko od światła imperatora, jednak ich heraldyka nie była im znana. Nawet uzbrojenie jego sojuszników nie bardzo mu pasowało były tak jakby bardziej prymitywne i surowe niż być powinno. Jednak jedna pewność przezwyciężała wszelkie wątpliwości. Przeciwnicy imperium powstali do walki i należało ich zniszczyć potęgą Ultramaru. Grzmot uderzenia łuski demolishera oderwał koła od binarycznej zadumy w chwili, gdy ostatnie synapsy jego mózgu odzyskały połączenie. Jego wieloaspektowe oczy objęły zasięgiem całą bitwę w jaskini, a jego cerebrum przełączyło się na tryb wojenny. Punkt węzła pylonu potrzebował czasu na przyjęcie jego instrukcji, jako iż ich schemat był bardzo rozległy. Jego pancerz zatrzeszczał, gdy trzeciorzędne systemy podtrzymywania życia przelały moc do jego bionicznych wzmocnień. Nagłaśniacze woksu oczyściły się, a sylaby Lingua Technis wypełniły powietrze puste od świadomej myśli. Wszędzie wokół głosy elektrokapłanów i Skitarii dołączyły do śpiewu, a chwiejące się linie sługom Omnizjasza odzyskały siłę w błogosławieństwie omnizjasza. Przygarbiona postać Belisariusa Koola wzbudziła w czarnym sercu Abadona nieznaną mu formę niepewności. Czy adepci z Marsa, koniec końców, poznali strategię wprowadzoną w życie eony temu? Jego niepewność zamieniła się w wątpliwość. Profanator chciał nade wszystko złamać obrońców Kadi przed skazaniem ich na zapomnienie. Brutalna hierarchia Czarnej Floty wymagała pokazu siły, a mroczni bogowie wręcz się go domagali. Ale czy przy okazji nie zbłądził? Horus poległ jako ofiara własnej zuchwałości, szukając bitwy tam, gdzie w ogóle nie była potrzebna. Czy on, a Badon, również upadł pod brzemieniem dumy? Dostrzegając, że bitwa o Kadję sięgnęła swojego śmiercionośnego punktu kulminacyjnego, Abaddon nakazał swoim czarnoksiężnikom rozerwanie struktury rzeczywistości. Wraz z pierwszymi widocznymi pęknięciami na cienkiej zasłonie między światem materialnym a osnową, do jaskini zaczęły przedzierać się głodne krwi demony. Nie minęło nawet dziesięć sekund a cała podziemna komnata wypełniła się legionem dzieci mrocznych bogów. Harcząc z zadowoleniem, profanator wezwał na pomoc wszystkie rezerwy swojej przesyconej osnową siły i raz jeszcze dołączył do walczących. Ostatni Dreadnought padł na ziemię, rozerwany przez Hellbruty. Los Ultramarines wydawał się być już przesądzony. Ogień tańczył w powietrzu, jednocząc się w posępnych cieniach sylwetek wojowników Legionu Potępionych. Ci niemożliwi do złamania wojownicy ruszyli na pomoc ultramarins, zalewając ich przeciwników ogniem duszy, który w mgnieniu oka pożarł wypełniające ich zepsucie. Wieloramienny demon Slanesza uderzył w siłę w siłę hmm, hordy na szeregi wostrojan, wypluwając ust fałszywej bluźniercze obietnice i przysięgi, o ile tylko odłożą lasgany. Solarny atomizer koula rozjaśnił się i zdezintegrował bestie do poziomu błyszczącego pyłu. Potomkowie kapickich orłów upadli, dławiąc się krwawą żółcią przez maski gazowe wraz z wypełnieniem ich płuc przez błogosławione dary Nurgla. Katafrońskie serwitory bojowe połączyły strumienie ognia, topiąc na śluz watache Maulerfindów. Jaskinia raz jeszcze zatrzęsła się, a następnie zalały ją chmury duszącego pyłu. Kolosalne stalaktyty, powstające na przestrzeni ostatnich tysięcy lat, zaczęły opadać w postaci kamiennego deszczu, Raniąc zarówno lojalistów, jak i zdrajców. Kadia stoi. Wykrzyczany tysiącem gardeł okrzyk bitewny odbił się echem od ruin zawalającej się jaskini od strony zmasowanych szeregów czarnych legionistów. Kadiański ósmy regiment wypalił ponownie. Z tym samym okrzykiem, który od kilku ostatnich miesięcy trzymał opór Kadiańczyków w mocy na ustach, gwardziści ruszyli biegiem po śliskich od krwi kamieniach z rządzą pomszczenia swoich martwych kamratów. U ich boku kroczyły wyjące postaci o krętych pazurach i w szaro pancerzach, noszące symbole żelaznych wilków na naramiennikach. Szarze prowadzili wulfeni. Bracie bitewni, utraceni przez kosmiczne wilki na rzecz klątwy, która zbierała krwawe żniwa w ich szeregach od początku okrążenia kadi. Nawet Heifel, a wraz z nim astarte idący za wulfenami. Walczyli z barbarzyńską brutalnością dzikich bestii, uwidaczniając walczącym swoje powoli zatracane wraz z każdym ciosem szponiastymi łapami człowieczeństwo. Żelazne wilki w pełni to zaakceptowały. Ich wojownicy wiedzieli, że barbarzyństwo związane z wojną jedynie przyspieszy ich degenerację, jednak nie mieli się już dokąd przed tym wycofać. Wyzwolili w duszach bestie w imię rasa i wszechojca. Czarny legion przeszedł do zdyscyplinowanej defensywy. Nadal prowadziła ich trwająca 10 tysięcy standardowych lat nienawiść oraz 10 tysięcy terrańskich lat dumy i furii. Zwiastuny rozpaczy powoli wykrwawiały, zagubionych w czasie Ultramarines pięściami i ostrzami, rozrywając pancerze Katafrakti i tnąc wrażliwe ciała pod nimi. Jednym zamaszystym pociągnięciem szpony Horusa oderwały prawe ramię Serantesa ze stawu, a następnie Drachnien przepołowił go jednym ciosem. Utrata kapitana jedynie utwardziła opór braci bitewnych. Jak gdyby z odnowioną werwą ultramarins zaatakowali czarnych legionistów z przyswojoną w epoce robota Guillimana dyscypliną. Jednak nawet w obliczu zalania ogniem flanki czarnych legionistów walczący wokół naraz zdali sobie sprawę, że samą furią i dyscypliną nie sposób było przezwyciężyć podsycaną przez mrocznych bogów starożytną nienawiść zdrajców. Potrzebowali czegoś więcej. Z Długim jękiem kawałek sklepienia jaskini o rozmiarach sporego lądowiska poddał się bombardowaniu mającemu miejsce na powierzchni. Kadjańczycy i kapickie orły rozbiegli się, tracąc wielu wojowników pod gruzami. Czarny Legion walczył nadal. Abadon u którego stóp leżało wykrwawiające się ciało Serantesa, wyszukiwał w tłumie jednego wojownika, którego śmierć złamałaby opór obrońców. Duma doprowadziła go właśnie do tej sytuacji. Nie mógł jej ignorować, a jedynie nasycić się nią. Jego czarne spojrzenie padło na generała, który poprzednim razem ledwie mu umknął na równinach powyżej. Ursarkar E. Creed. Kadja stała przez zbyt długo właśnie przez niego, ale teraz nadeszła chwila, by mroczni bogowie wreszcie nakarmili się jego duszą. Abaddon wykrzyczał krótką komendę. Na jego rozkaz pokryte krwią i wnętrznościami walczących demony wyskoczyły na linię ósmego kadjańskiego, prowadząc za sobą terminatorów i legionistów Legionu Abadona. Wtedy przez rozdarte sklepienie jaskini do środka wpadły promienie złotego światła. Celestyna, żywa święta, gnijąca panna młoda wiecznego imperatora, nie dała po sobie poznać żadnego zawahania ani wątpliwości. Z jej skrzydeł buchnęły płomienie. Żywa święta pochyliła się i jednym pociągnięciem skrzydeł znalazła się przy samym profanatorze. Demony natychmiast się na nią rzuciły, jednak jednym zamachem swojego gorącego ostrza odpędziła je, przecinając kilka z nich w pół. Opętane skrzydlate stwory ryczały, starając się ją zranić szponiastymi łapami lub przynajmniej wytrącić jej ostrze. Jednak jej gemine superia skutecznie kładły je trupem jeszcze w powietrzu. Nie minęła chwila, a ich spojrzenia się spotkały. Duchowa córka miłosiernego imperatora mierzyła się wzrokiem z następcą największego zdrajcy w historii ludzkości. Nie potrzeba im było ani słowa. Żywa święta uderzyła gorącym ostrzem odrahnen. W klinczu buchnął ogień dusz. Budząc u świadków tego pojedynku dreszcze nadziei i rozpaczy. abadon był o wiele silniejszy. Sama Celestyna nie mogła mieć nadziei na zwycięstwo, jednak nie była sama. Gemine Superia były ciągle przy niej, starając się pokonać legendarnego profanatora. Na skraju jaskini Katarina Greyfax skręcała się ze wstrętu na widok żywej świętej. Jak długo musiało jej nie być, by w imperium mogła zakwitnąć tak wielka herezja? Czy to możliwe, że siostry bitwy kierują się teraz bałwochwalstwem? Od kiedy to bracia bitewni Adeptus Astartes tak otwarcie przyjmują swoje zepsucia i mutacje, duchy obleczone w ogień? Dlaczego lojalni żołnierze Kadii i wojownicy z Ultramaru, znani w całej galaktyce ze swojego niezachwianego oddania imperium i czystości, walczyli u boku tego zła? Kamieniem węgielnym purytańskiej pewności siebie Greyfax od zawsze była świadomość, że zło nie ma żadnych odcieni ani żadnych pomniejszych form, które można by tolerować w służbie wyższym celom. Czystość była doskonała, bezkompromisowa i bez skazy. W przeszłości zabijała już za mniejsze grzechy niż to. Zabijała własnych ludzi za zbłądzenie z jedynej słusznej drogi. Jakież zwycięstwo można tu było osiągnąć, jeśli siły Imperium odrzuciły swoje adamantowe przykazania? Wokół niej zagęścił się cień. Nagle w ciemności przed nią rozbłysły zielone oczy. Greyfax wycelowała swoim bolterem wzoru Condemnor prosto między nie. Abominacja. Znowu to słowo. Metalowa dłoń zatoczyła koło po jaskini. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że twoje priorytety wymagają reewaluacji. Rozprzestrzeniasz zepsucie wszędzie dokąd się udasz, zemsta na tobie jest od dawna spóźniona. Po tych słowach Greyfax nacisnęła spust, albo przynajmniej próbowała, i palec nie reagował. Trazyn otworzył zaciśniętą wcześniej pięść. Wypuszczając z niej rój mikroskopijnych robotów, który zaczął zataczać kręgi wokół jej, jego palca. Nie jestem głupcem. Kajdany umysłu nie pozwolą ci mnie skrzywdzić. Żółć zalała usta Greyfax. Zaciskając zęby inkwizytorka, zaczęła krzyczeć. Skaziłeś moje ciało tak samo jak zrobiłeś to Walerii. To tylko z ostrożności. Co się zaś tyczy Walerii, posiadała niezwykły mózg. Okradłaś mnie z szansy na przestudiowanie go. Greyfax raz jeszcze pociągnęła za spust. Raz jeszcze nie stało się nic. W jednej chwili dotarło do niej, jak bardzo beznadziejna jest sytuacja. Sprowadziłem cię tu, ponieważ mamy wspólny cel. Jeszcze nie skończyłem ani z tą planetą, ani z twoim imperium. Jeśli chcesz je uratować, sugeruję, byś zwróciła swoją słynną, dogmatyczną pewność w innym kierunku. Porachunki między nami mogą przecież zaczekać. Greyfax warknęła na niego, ale odwróciła się. Nareszcie zakrzepłe w mechanicznych wgłębieniach mózgu koła skrawki danych połączyły się z jego główną świadomością. Sieć węzła pylonu była gotowa. Dzieło, które wciąż mogło przyćmić pomniejsze dokonania tych kapłanów na przestrzeni dziesięciu tysięcy lat, było gotowe. Jednak nagle rdzeń emocjonalny arcymagosa zalała fala wątpliwości. Co jeśli nekron go okłamał? Jak do tej pory koł jedynie delikatnie drasnął powierzchnię tej wielkiej tajemnicy. Na temat funkcjonowania samych pylonów wciąż nie wiedział wiele więcej, i większość jego informacji na ich temat jest co najwyżej logicznie domniemana. Wraz ze śmiercią ostatniego zaginionego w czasie Ultramarin, system priorytetów koła przywrócił mu skupienie. Logika dyktowała, że niewątpliwe niebezpieczeństwo mające miejsce na jego oczach ma pierwszeństwo przed bezpodstawnym przeczuciem. Składając ostatnią modlitwę omnizjaszowi Cole wprowadził odpowiednią komendę. A co było dalej, usłyszycie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, słyszymy się za tydzień, trzymajcie się, cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.